Pewnie już dziś wielokrotnie o tym słyszeliście także na naszej antenie. Ten dzisiejszy wieczór jest naprawdę szczególny. To jest noc spadających gwiazd. I w związku z tym dziś do naszego studia zaprosiłem dwóch bardzo fajnych panów, Igora Herbuta i Piotra Rubika, czyli zespół Lemon. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dzisiejsze nasze spotkanie nie jest przypadkowe, bo ta noc spadających gwiazd to jest piękne wprowadzenie do tego, co za moment pojawi się na naszej antenie, czyli do waszego nowego utworu. Tak sobie to wszystko sprytnie wymyśliliście, żeby utwór zatytułowany Spójrz, no właśnie dziś zabrzmiał po raz pierwszy na antenie RMF FM. To prawda i to jest niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo podnieceni tym faktem, bo ten utwór powstał dokładnie rok temu. I wiesz... Tak długo leżał w szufladzie? No proszę. Ale my tak chcieliśmy, żeby tyle leżał, żeby właśnie dziś jako niespodzianka, bo nigdy go nie zapowiadaliśmy. I tak jak to on na nas spadł trochę z nieba, w sensie pisząc go, gdzie po prostu Piotrek wysłał riff gitarowy do mnie, trochę inny, taki niespodziewany. I dziś zaprezentowaliśmy też klip do niego, również jako niespodzianka. Wiesz, ten numer jest dla nas ważny, bo on jest pozornie o miłości. Tylko że gdy spojrzysz gdzieś tam głębiej na to, co my ogólnie robimy i na ten numer, gdy się w niego wsłuchasz, to okazuje się, że jest on o takim zagubieniu i wątpliwościach. O naszych takich codziennych bitwach na różnych poziomach, które z dziwnym trafem jednocześnie odbierają energię, a jednocześnie ją dają. Więc trochę o wierze. Bardzo ważny utwór, który spadł na nas trochę z nieba i dajemy go wam również trochę tak niespodziewanie z nieba, jak dzisiejsze gwiazdy, które będą spadały. Ale zakładam, że jak się spojrzy dzisiaj w te gwiazdy, jednocześnie będzie słuchać się tego utworu, to jakiś taki optymistyczny przekaz z niego również wypłynie. To nie będzie coś, co sprawi, że przez chwilę gdzieś tam nasze serce będzie mocno się smucić i będzie czuło jakąś pustkę. Wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywny utwór. Jednak o nadziei i o wierze, tam są takie słowa: spójrz na niebo choć na parę sekund, ono widzi gdzieś w nas ład. To dziś może właśnie spróbujemy w taki sposób spojrzeć na te gwiazdy, mając włączone radio z premierowym utworem zespołu Lemon. Panowie, no to w takim razie chyba nie pozostaje nam nic innego teraz, jak zapowiedzenie tego utworu i oczywiście wam oddaję teraz antenę w RMF FM, żebyście to wy, czyli Igor i Piotr, wprowadzili na naszą antenę to piękne nagranie. Drodzy słuchacze, zespół Lemon z najnowszą piosenką Spójrz. Zapraszamy bardzo serdecznie i wszystkim, którzy się przyczynili do powstania utworu, bardzo dziękujemy. To już jesteśmy w RMF FM w programie Poplista plus wakacje po premierze nowego utworu grupy Lemon. Spójrz, a panowie z Lemona, Igor i Piotr, nadal z nami. No powiem wam szczerze, bardzo pięknie to zabrzmiało w towarzystwie tych spadających gwiazd. No i muszę wam również szczerze powiedzieć, że ta noc już będzie naprawdę wyjątkowa dla mnie. Bardzo się cieszymy, ta noc już jest dla nas wyjątkowa, niesamowicie. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj dziś być, tym bardziej w tę piękną noc z numerem Spójrz. Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom, którzy naprawdę stworzyli przede wszystkim Michałowi Braumowi za ten wspaniały klip i wspaniałym aktorom, którzy poczuli ten numer, Agacie Słowickiej i Adrianowi Wajdzie. Serdecznie dziękujemy. Przede wszystkim ja bym chciał podziękować Gosi, która zawsze pomaga i jest współautorką tekstu. I przede wszystkim chłopakom, że mogę to z nimi robić dalej. I wam za zaufanie. Mam nadzieję, że to będzie dla was tak ważne jak dla nas. To jest niesamowite. No wiesz, Igor, długo będziemy pamiętać tę premierę. Wydarzenie na niebie i jednocześnie w sercu zostanie w naszej pamięci na pewno na wiele dni. A korzystając z tego, że jesteście z nami w studio, no to panowie, jak tam wasze wakacje? Czy męczy was ten upał ciągle? W zasadzie cały czas koncertujemy, co weekend jesteśmy, wsiadamy do busa wcześniej rano i wyjeżdżamy na 2, 3, 4 dni grania i w zasadzie tak wyglądają całe nasze te wspaniałe wakacje. 10 minut przed naszym spotkaniem Piotrek mówił, że już nie może się patrzeć na zdjęcia po prostu, wiesz, ludzi, którzy po prostu na plaży po prostu wysyłają jakieś tam zdjęcia na portale społecznościowe. Nie wystawiacie buzi do słońca nawet na chwilę, chłopaki? Nie robicie, a nawet chociaż łokcia na szybie, żeby sprawdzić, jak słońce grzeje? Odrobinę, ale tak naprawdę
I całkiem na serio nasze wakacje prawdopodobnie będą w styczniu. No to pięknie, to domyślam się, że będziecie je spędzać tam, gdzie o tej porze roku słońce świeci tak mocno jak u nas teraz, czyli pewnie gdzieś po drugiej stronie naszej pięknej kuli ziemskiej. Byleby było wspaniałe jedzenie, cudowna muzyka i wspaniali ludzie. Ależ masz wymagania, chłopie, gdzie ty takie miejsce znajdziesz? Na pewno Igor i Piotr z zespołu Lemon. Panowie, no to ja wam życzę udanych koncertów podczas tego lata i także odrobiny słońca, żebyście chociaż na moment zobaczyli, jak to słońce pięknie świeci, bo tego roku na pewno nie możemy narzekać i na słońce, i na brak temperatury odpowiedniej do plażowania. Igor Herbut, Piotr Rubik, zespół Lemon, to dziś po premierze tego pięknego utworu zatytułowanego Spójrz. Poszukajcie także teledysku, bo on już w sieci jest, prawda, panowie? Jest. Dokładnie. No jest to piękny, moim zdaniem, jest naprawdę piękny. Po prostu oglądajcie i słuchajcie, na tym polega magia radia. Dziękuję bardzo, Igor i Piotr. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Do usłyszenia.